To jest niezwykle wzruszające i dla artystów, i dla publiczności, i też dla Polskiego Radia całego, które reprezentuje. Jak słyszałem, że artyści przyjechali prosto z Opola, to jest właśnie to, ten niezwykły dar serca, który wykrzesali bez problemu wszyscy artyści, którzy postanowili charytatywnie zaśpiewać swoje piosenki właśnie dla Stana Borysa w imię solidarności ze swoim kolegą ze sceny. Czuję się lepiej, jak mogę pomagać. Tym bardziej, że Stan, znam go stąd najbardziej, bardzo pomagał, też uczestniczył w różnych charytatywnych przedsięwzięciach. Podziwiam jego za taką naturalną potrzebę jakości życia, żeby był w takiej sile, w takim zdrowiu, żeby mógł wciąż jeszcze dawać innym, bo wszyscy na to czekają. Jego twory, jego słowa, jego wiersze, poezja są bardzo cenne. Zaśpiewałam piosenki wesołe, radosne, bo mam nadzieję, że te pieniążki, które zostaną zebrane, wyleczą Stana. Muzycy dosyć samotni na tych trasach swoich i koncertach, ale zawsze się skrzykują, jak jest jakiś problem poważny z którymś z muzyków, to wszyscy ruszają do boju od razu, żeby mu pomóc. To jest takie dziwne. Niby są osobno, a jednak razem.